Polityk Adolf Hitler wygrał lokalne wybory w Namibii. Polityk o imieniu Adolf Hitler wygrał lokalne wybory w Namibii. Adolf Hitler Unona wygrał wybory samorządowe w Namibii, zostając miejscowym radnym. W rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild polityk zapewnia, że jego celem nie jest władza nad światem. Adolf Hitler Unona wygrał pod koniec listopada wybory w Oschanie, uzyskując 85% głosów. Został przewodniczącym rady zarządzającej tym regionem. Nietypowe imiona w niektórych państwach Afryki to pozostałość po epoce kolonialnej. Przy nadawaniu imion swoim dzieciom rodzice opierali się niekiedy na znanych europejskich nazwiskach. Jak przypomina Bild, w Namibii, która była dawniej kolonią niemiecką, wciąż żyje mniejszość niemieckojęzyczna, a niektóre nazwy są inspirowane tym językiem. Unona przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że jego ojciec nie wiedział prawdopodobnie, kim był Adolf Hitler. Kiedy byłem dzieckiem, to były to dla mnie normalne imiona. Dopiero gdy dorastałem, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał przejąć władzę nad całym światem, powiedział. Zbrodnie w niemieckiej kolonii. Namibia była niemiecką kolonią do 1915 roku, gdy podczas I wojny światowej znalazła się pod okupacją Związku Południowej Afryki SPA. W 1920 roku kraj został terytorium mandatowym Ligi Narodów i przeszedł pod administrację SPA. Niemieccy osadnicy próbowali brutalnie podporządkować sobie ludność tego regionu, przez co dochodziło do powstań. Wszystkie były krwawo tłumione przez kolonialistów. W latach 1904-1907 Niemcy dokonali masakry afrykańskich ludów Herero i Namakua. Szacuje się, że wymordowali wówczas około 80% populacji Herero i około 50-60% populacji Namakua, co historycy nazywają obecnie zapomnianym ludobójstwem oraz pierwszym ludobójstwem XX wieku.